Siemanko, witajcie serdecznie. Dzisiaj specjalnie dla Was testuję kolejny sprzęt. Tym razem pierwszy raz w historii sprzęt włoskiego pochodzenia, mianowicie Aprilię. Aprilia Shiver 750. Shiver oznacza dreszcz. Czy w tym motocyklu odnajdę dreszczyk emocji? Myślę, że na pewno tak. Tutaj mamy Widlastung 2 o rozszerzeniu cylindrów 90 stopni. Silnik dysponuje 95 koniami mechanicznymi. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że motocykl dysponuje 3 mapami zapłonu. Mapy, a właściwie ich oznaczenie, wyświetlane jest na wskaźniku cieku krystalicznym. Obecnie jedziemy na mapie R, czyli Rain, mapa deszczowa, najsłabsza mapa. Na tej mapie motocykl nie jest jakimś demonem prędkości, na pewno można się tutaj niemile zaskoczyć, jeżeli ktoś nie ogarnie zmiany trybu, zmiany mapy paliwa, no to będzie narzekał. Mapy paliwa zmieniamy starterem, czerwonym starterem. Jedyny warunek, trzeba odpuścić zupełnie gaz. Czyli odpuszczamy gaz i teraz klikamy starter, podświetla się literka R. Klikamy jeszcze raz. O, trzeba szybciej trochę kliknąć. Teraz mamy mapę T. Mapa turystyczna jest troszeczkę mocniejsza. Już czuć różnicę. Trochę różnicy, ale jeszcze wisienką na torcie jest mapa S, czyli mapa sportowa, mapa sport. Jeszcze raz zmieniamy, szybkie kliknięcie, jest mapa S. Teraz motocykl zupełnie inaczej reaguje na gaz. Naprawdę delikatne dodanie gazu już wyrywa do przodu, jak to fałka. Reakcja na gaz naprawdę jest zdecydowanie inna. Najbardziej mi się podoba oczywiście z tych wszystkich. Ale fajna sprawa, że dla kogoś, kto pierwszy raz siada na motocykl, może sobie włączyć tryb R, Rain, obyć się trochę z maszyną i stopniowo zwiększając swoje umiejętności, zwiększając swoje obycie, zmienia sobie po prostu mapy zapłonu. Motocykl wyposażony jest tutaj w seryjne kominy, mimo to słyszę, jak bulgocze, jak strzela przy odpuszczaniu gazu. Na trybie S rozpędzi się do znacznych prędkości, to jego bezpieczeństwo przy hamowaniu dbają dwie tarcze hamulcowe o średnicy 320 mm, które wgryzają się w dwutłoczkowe zaciski. Co ciekawe, motocykl wyposażony jest seryjnie w stalowy oplot, nie trzeba tutaj już dokładać stalowego oplotu, więc ten punkt mamy już z głowy na długie, długie lata. Liczniki Shivera wyposażone są w duży analogowy obrotomierz oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, który pokazuje szereg informacji, począwszy od dużej prędkości. Mamy tutaj też temperaturę, zegarek, jest również wskaźnik zapiętego biegu, jednak działa on troszeczkę z opóźnieniem, bo jak zmienimy bieg, to potrzeba troszeczkę czasu, żeby się zmieniła cyferka, trzeba puścić sprzęgło. Mamy również oczywiście wspomniany już wcześniej tryb mapy zapłonu, w tym wypadku literka S. Mamy również temperaturę silnika pokazaną w skali. Na wyświetlaczu jest również mały komputer pokładowy, który wyświetla w tej chwili średnią prędkość. Możemy tutaj sobie poprzełączać, mamy średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie paliwa. To co pokazuje komputer jest troszeczkę przekłamane, bo średnio pokazuje 4,1 litra na 100 km.
chwilowe teraz jest 4,9. Jednak ten motocykl lubi sobie wybić. Uzyskanie wartości ponad 8, a nawet i 9 litrów na 100 km nie jest jakimś wielkim wyczynem. Jeżeli ktoś będzie używał gazu zero-jedynkowo, to nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Tego motocykla działa bardzo lekko, jest hydrauliczne, nie trzeba tutaj mieć uścisku kowala. Biegi wchodzą również bardzo precyzyjnie. Zawieszenie tego motocykla to nic innego jak standardowy upside down. Niestety nie ma tutaj żadnej regulacji. Z tyłu ładnie wyeksponowany po prawej stronie amortyzator ze sprężyną. Posiada tylko i wyłącznie napięcie wstępne tej sprężyny. Jadąc teraz po dosyć wyboistej drodze, czuję, że zawieszenie zestrojone jest dosyć twardo, co dla mnie jest akurat atutem. Dla osób, które chcą podróżować tym motocyklem na dalsze trasy po jakichś większych bezdrożach, tudzież mniej uczęszczanych drogach, których nawierzchnia daje do wiele do życzenia, to mogą później troszeczkę narzekać. Mimo dosyć szerokiej, bo 180 mm opony, poręczność tego motocykla jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Ma taką tendencję troszeczkę w pierwszej chwili do kładzenia się w zakręt, do walenia się w zakręt, ale to za sprawą dużej poręczności. Siedzimy tutaj dosyć wysoko. Jeśli chodzi o ergonomię motocykla, to oczywiście jak przystało na Nakeda, jest tutaj jak najbardziej poprawna. Blisko umieszczona kierownica, łokcie spoczywają dosyć nisko. Bak jest bardzo wąski, praktycznie nie wymusza od nas żadnego rozchylenia kolan, podnóżki we właściwym miejscu. No tutaj w Nakedach nie ma do czego się zazwyczaj przyczepić. Kierownica pewnie leży w dłoni, jest dobrze wyprofilowana. Jeśli chodzi o spokojną jazdę, to nie ma tutaj co schodzić z obrotami za nisko. Myślę, że taką granicą przyzwoitości jest te 3-3,5 tysiąca obrotów. Poniżej tych obrotów niestety motocykl, jak to fałka, zaczyna troszeczkę szarpać. Kanapa w tym motocyklu jest dosyć twarda. Jeżdżę już jakąś chwilkę i czuję delikatnie pośladki. Na pochwałę zasługuje również fakt, że w lusterkach widzę praktycznie wszystko, co widzieć powinienem, mimo że nie należę do największych, ale one rozszerzają się troszeczkę ku krawędziom i w tym miejscu, gdzie są najbardziej przydatne, są po prostu najszersze. Tym samym dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdro!